Jej cena wywoławcza na giełdach zaczyna się od 250 tysięcy dolarów. Jesteśmy przed klasztorem Ojców Kamedułów na Bielanach w Krakowie. No, to wyjątkowo urokliwe miejsce, przepiękne, jednocześnie bardzo tajemnicze. Wydawałoby się z pozoru, że nic tutaj nie może się wydarzyć. Nic bardziej mylnego. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka właśnie z klasztoru na Bielanach. Kiedy przejdzie się przez bramę, przez furtę klasztoru, człowiek ma wrażenie, że przeniósł się w zupełnie inną epokę, gdzieś w czasy średniowiecza, brodaci mnisi, milcząca reguła, wstają o 3:45, śniadanie, obiad, kolacja, wszystko w ciszy, praktycznie ze sobą nie rozmawiają. Natomiast mało kto wie, że klasztor ma prawdziwy skarb. Tym skarbem jest biblioteka, która się tutaj mieści. Około 12 tysięcy starych ksiąg. To są inkunabuły. Dla tych, którzy nie wiedzą, inkunabuł to jest księga wydrukowana do 1500 roku. To również i starodruki. Nikt nigdy tego nie wycenił, bo oczywiście nigdy nie wystawiano tych ksiąg na aukcjach, ale chociażby jedna taka księga, to są albumy Hogenberga, które są rycinami ówczesnych europejskich miast. Ta księga, jej cena wywoławcza na giełdach zaczyna się od 250 tysięcy dolarów. Możecie sobie wyobrazić, jedna księga, której cena wywoławcza jest 250 tysięcy dolarów, a takich ksiąg jest około 12 tysięcy. No oczywiście olbrzymia wartość. Do tego klasztoru oczywiście można wejść, można go zwiedzać. No, kobiety tylko 12 razy w roku, ale praktycznie dla ludzi ten klasztor, ten eremit jest niedostępny. Jest styczeń 1998 roku. Warszawa, pracownik naukowy Biblioteki Narodowej wchodzi do antykwariatu, przegląda książki, no takie powiedziałbym bardzo profesjonalne jego oko, spoczywa nagle na księdze, która wydaje mu się wyjątkowa. Zaczyna ją oglądać, pyta o cenę, no cena była niewspółmiernie niska, jak mu się wydawało, co do wartości tej księgi, ale przegląda ją dalej i widzi, że są tam znaki z klasztoru na Bielanach. No, orientuje się, że prawdopodobnie księga została skradziona. Informuje o tym przeora tego klasztoru, a ten zawiadamia policję. Wszystko na to wskazuje, że księga została skradziona. No już na początku mieliśmy olbrzymie trudności, dlatego że nie było wiadomo, kiedy w ogóle doszło do kradzieży. Zakonnicy raczej do biblioteki nie wchodzili. Nie było wiadomo ani co skradziono, ani kiedy, ani oczywiście kto to zrobił. Mało tego, złodziej był tak sprytny, że razem z księgą skradł też wykaz ksiąg, które znajdowały się w bibliotece. No to były olbrzymie trudności. Dopiero po jakimś czasie ustaliliśmy, że prawdopodobnie Biblioteka Narodowa właśnie w Warszawie robiła spis takich ksiąg i to się potwierdziło. Okazało się, że w roku 1984 do 1986 przez 2 lata Biblioteka Narodowa robiła spis inwentarza. Dzięki temu mieliśmy informację o tym, co zostało skradzione. I wtedy okazało się, że to nie była jedyna księga, która została wtedy skradziona, a takich ksiąg, inkunabułów i starodruków było około 50. No oczywiście, jak już mówiłem, olbrzymiej wartości. Kto je ukradł? No tego oczywiście nie wiedzieliśmy.
Zaczęło się oczywiście śledztwo, ale zanim opadły emocje po pierwszej kradzieży, okazało się, że doszło do następnej. Tym razem było wiadomo kiedy, mniej więcej. Był to sierpień, wrzesień 1998 roku. To było dziwne włamanie, dlatego że biblioteka była zabezpieczona trzema zamkami. Dwa były otwarte czymś, co mogło być oryginalnym kluczem albo też dopasowanym. Natomiast wyrwany został trzeci zamek, ten założony już po pierwszej kradzieży. Dzięki temu spisowi, który mieliśmy, było wiadomo, że tym razem ukradziono 5 inkunabułów. No to było zadziwiające, dlatego że wszystko wskazywało na to, że złodziej jest gdzieś w pobliżu. W tym czasie pojawiły się kolejne informacje dochodzące z Bydgoszczy, z Warszawy, również i z Gdańska, że tam w antykwariatach pojawiły się właśnie starodruki pochodzące z klasztoru na Bielanach. Zaczęliśmy koncentrować się przede wszystkim na tej osobie, która te księgi do antykwariatów przyniosła. I tutaj okazało się, że był to Andrzej K., mieszkający na stałe w Gdańsku. No, tam go nie było, był nieuchwytny. Natomiast zdjęcie Andrzeja K. zostało pokazane właśnie zakonnikom na Bielanach. No i ci byli zszokowani, mocno zdziwieni, ponieważ znali tego człowieka. Okazało się, że był to zakonnik. Przez kilka lat przebywał tutaj, bardzo interesował się właśnie biblioteką, jak mówił, pisał historię zakonu, miał nieograniczony dostęp do biblioteki, miał klucze, mógł tam przebywać. Mało tego, nawet kiedy opuścił klasztor w 1991 roku, wciąż tutaj przyjeżdżał, wciąż przychodził do biblioteki. No, wygląda na to, że przez cały czas, kiedy był tutaj w klasztorze, to było w latach 1984-91, głównie koncentrował się na kradzieży starodruków i ksiąg, a nie na pisaniu historii zakonu. Wreszcie został zatrzymany. To już było w listopadzie 1998 roku. Początkowo mówił, że jedną z ksiąg kupił na targu dominikańskim, pozostałe podarował mu przeor, kiedy odchodził z zakonu. No, to jest oczywiście mało prawdopodobne, dlatego że przeor już wtedy nie żył. Rozpoczął się jego proces. Początkowo dostał 6 lat, potem obniżono mu wyrok do 3 lat pozbawienia wolności. No, zakonnicy oczywiście byli zszokowani, dlatego że złodziejem okazał się ich były kolega. Po zatrzymaniu byłego zakonnika Andrzeja K. odzyskano prawie wszystkie starodruki i to był bez wątpienia sukces. Natomiast po tych kradzieżach nastał taki trudny okres dla klasztoru. Podupadł i finansowo, i tak powiedziałbym też wizerunkowo. Wtedy na arenie pojawił się kolejny zakonnik, ojciec Maksymilian, który tutaj był. On cały czas piął się w hierarchii zakonu, aż został przeorem. W roku 2003 został przeorem, jak księgi wskazują, był 245. przeorem w historii zakonu. Rzeczywiście człowiek zupełnie inny, dynamiczny, młody, 41 lat, taki bardzo przedsiębiorczy. Można go było zobaczyć z telefonem komórkowym przy uchu. No to też był taki przeskok, powiedziałbym, w wizerunku zakonników, którzy tutaj byli. Więc wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Natomiast w 2004 roku ojciec Maksymilian poznał pewną lekarkę, która była ordynatorem.
No, teoretycznie pani doktor miała zajmować się zakonnikami, miała ich leczyć, ale potem, jak się już okazało, na sali rozpraw była tutaj w zakonie tylko raz. Kiedy ojciec Maksymilian przyszedł do niej do szpitala, wszedł do gabinetu, zobaczył, że nie ma mebli, postanowił jej najpierw podarować meble. To był fotel, to były 4 krzesła, stół. Potem okazało się, no to miało być wyposażenie gabinetu, potem okazało się, że te wszystkie meble znalazły się w domu pani doktor, ale jednocześnie pożyczył jej na kupno samochodu i na remont dachu 110 tysięcy złotych, które były własnością klasztoru. No wszystko skończyło się na tym, że ojciec Maksymilian miał przedstawione zarzuty za to, że wziął pieniądze, podarował także obraz, podarował także rzeźbę Chrystusa Frasobliwego. No to wszystko dostała pani doktor. W sumie ojciec Maksymilian miał także wyrok 1,5 roku w zawieszeniu. I jak władze kościoła powiedziały, kiedy został odwołany, no ojciec Maksymilian po prostu się nie sprawdził i sytuacja go przerosła. Ale zanim ojciec Maksymilian został odwołany w 2006 roku, w zakonie nastąpiło coś, co znowu wstrząsnęło braćmi, którzy tutaj mieszkają. Od ostatniej kradzieży mija kilka lat. Jest już rok 2005. To właśnie ojciec Maksymilian, zanim jeszcze został odwołany, zgłasza się na policję. Jest 9 sierpnia 2005 roku. Ojciec Maksymilian mówi o tym, że znowu włamano się do biblioteki klasztornej. Rzeczywiście przyjeżdżamy tutaj na miejsce i okazuje się, że to takie włamanie z prawdziwego zdarzenia. Dlatego, że po poprzednich włamaniach założono kratę, założono też takie specjalne drzwi obite blachą. Złodziej potrafił wyrwać tę kratę. Mało tego, w tych drzwiach obitych blachą wywiercił ogromną dziurę. No, musiało to trwać dłuższy czas. Rzeczywiście zadał sobie mnóstwo trudu, mnóstwo wysiłku, żeby taką dziurę w drzwiach po prostu wywiercić. Mało tego, okazało się, że rzeczywiście to włamanie jest potężne. Kradzież jest w zasadzie potężna, dlatego że sprawdzając z inwentarzem, okazało się, że skradziono około 250 starodruków i inkunabułów. No to ogromna ilość, 250 ksiąg, które zostały skradzione. Praktycznie od tej pory ślad po tych księgach zaginął. Pojawiła się pewnego rodzaju informacja, która przyszła znowu kilka lat później. Skradzione księgi z klasztoru na Bielanach trafiły oczywiście do zbiorów poszukiwanych przez Polskę. Trafiły również do wykazu, który ma Straż Graniczna. No ale do dzisiaj nie wiemy, co się z nimi stało, gdzie są. Trudno wskazać jakieś miejsce, gdzie mogły zostać zabrane, przewiezione czy też ukryte. Pewnego rodzaju nadzieję dała informacja, która pojawiła się znowu 7 lat później. To już był rok 2012. Tym razem z Chodzieży, to jest niedaleko Poznania. Antykwariusz tamtejszy kupił po prostu księgę. Jakiś człowiek przyszedł do niego, pokazał mu księgę. Antykwariusz zorientował się od razu, że jest to bezcenne dzieło, chociaż zapłacił za nią 200 zł. Ale powiadomił o tym policję. Tutaj okazało się, że ten człowiek, który zostawił mu księgę, dostał ją od kogoś. Tam tropy znowu prowadziły do Obornik, do pewnego człowieka, ale bez jakiegoś rezultatu. W czasie przeszukania u tego człowieka znaleziono także amunicję. Nie jest wykluczone, że on należał do jakiejś grupy przestępczej, która no, chociażby okradała mieszkania.
nie wiadomo, skąd ta księga pojawiła się właśnie u niego. Czy też była to jakaś kradzież, ktoś został okradziony, być może miał taką jakąś swoją prywatną kolekcję. Możemy w tej chwili tylko stawiać hipotezę. Tak naprawdę tych ksiąg do chwili obecnej nie mamy. To są księgi, jak już mówiłem, olbrzymiej wartości, bezcenne dla kultury polskiej. Dzisiaj tego bezcennego księgozbioru w klasztorze na Bielanach już nie ma. Następny przeor po ojcu Maksymilianie podarował te zbiory Bibliotece Jagiellońskiej i tam dzisiaj właśnie się znajdują. Te zbiory zostały przewiezione w latach 2007-2009, przewiezione w nocy pod ochroną, tak żeby im się po prostu nic nie stało. W sumie ponad 11 tysięcy woluminów. Oczywiście poddano je także konserwacji i to w ostatniej chwili, dlatego że okazało się, że wśród tych ksiąg jest także larwa chrząszcza, który występuje tylko w Kenii. Skąd się wziął ten chrząszcz? Trudno powiedzieć, być może to wskutek wymiany korespondencji z krajami afrykańskimi, bo taką korespondencję zakon prowadził. No, wydaje się także, że w ostatniej chwili przekazano te zbiory, dlatego że zakonnicy nie mieli ani możliwości, ani umiejętności, ani pieniędzy na to, żeby rzeczywiście księgami się profesjonalnie zająć. Można księgi dzisiaj zobaczyć w internecie. Wciąż szukamy tych, które zostały skradzione. Może jak będziecie w antykwariacie, zwróćcie uwagę, być może znowu ktoś wstawił którąś z nich. Zobaczcie, być może uda się je odzyskać. Jeżeli Was to interesowało, to może wróćcie do tych naszych odcinków, które były wcześniej. Był taki odcinek o kradzieży dzieła Mikołaja Kopernika, o obrotach sfer niebieskich. Zobaczcie, myślę, że też może Was zaciekawić. Dzisiaj to tyle, no i trzymajcie się.